Hejka, witajcie w kolejnym odcinku ze Skyblocka. W poprzednim epizodzie wybudowaliśmy zieloną wysepkę dla zwierzaków. Poszerzyliśmy naszą farmę pałek wodnych, zebraliśmy pierwsze plony w lodowej szklarni oraz odwiedziliśmy nowego handlarza na bazaltowej wyspie. Doszło tam również do małego pożaru, przez który straciliśmy drzewo amarantu. Ale nie ma się co łamać i ruszamy dalej z naszą serią. No hejka, witajcie ponownie na mojej wyspie. Tak jak ostatnio mówiłem, tak też zrobiłem i zwiększyłem troszkę ustawienia. Poleciały one dwukrotnie wyżej niż były. W związku z tym nasz głód powinien lecieć dwa razy szybciej. No i jedzenie powinno psuć się też, tego co kojarzę, dwa razy szybciej. Chyba tak też jest. Oczywiście ustawiłem też tą opcję z klasami, że nie potrzebujemy już tutaj sobie recept mieć na te... Znaczy nie potrzebujemy klasy, żeby móc zrobić, skraftować dane przedmioty. W związku z tym... osiągnęliśmy przy okazji szósty poziom survivalu, czyli przetrwania, także spoko. W związku z tym będziemy mogli w końcu pohandlować, także zrobimy za chwilkę cztery włóczki chyba. Tylko czekajcie, może zabiję tych kolegów, którzy się pojawili. Myślę, że dobrze by ich było pozabijać. Dobra, jeden... Tu jest drugi. Trzeba na nich uważać, bo oni są bardzo irytujący. A w ogóle wyrwa mi się tutaj zespawnowała, co ciekawe. Dobra, ten dostał jakimś cudem rykoszetem. No i super, świetnie, genialnie, fenomenalnie mogę powiedzieć. Także obierzmy sobie kolegów. Zobaczmy, czy cokolwiek dali w ogóle. No, zgaduję, że pewnie nie. A gdzie jest ten trzeci? Chwila, tutaj, dobra. Przez chwilkę go nie zauważyłem. Także sorki. No dobra, zobaczmy tylko szybko, czy ten handel jeszcze obowiązuje, bo jeżeli jakimś cudem on już nie kupuje włóczek, no to będzie to wyglądało dość słabo. Jak pójdziemy, zrobimy je i się okaże, że no jednak nie, że jednak coś innego tym razem. Powiem wam, że dalej ubolewam nad tym, co się tu wydarzyło z tą lawą i z tym drzewem, ale mówi się trudno, żyje się dalej, więc nie ma problemu. Okej, on... Aha, czyli ma nowy towar już i kupuje skórę, jakieś naszyjniki. I nic mu w zasadzie sprzedać nie możemy z tego, co on ma. No dobra, szkoda, jakby wiecie, to już trudno się mówi. Za chwilkę też przejdziemy do tego, że zrobimy w końcu tą platformę na dole. Zrobimy sobie pięterko niżej. I ogarniemy właśnie te bloki, wykopiemy to żelazo w końcu. Zrobię tak, jak już Thorsten wiele razy pisał, czyli ogarnę to z tą drabiną w dół. Z początku myślałem, że to bug, ale jak się okazuje, wcale nie jest to żaden bug. A wydawało mi się, że właśnie to jest bug. No ale okej, skoro tak to działa, to najwidoczniej nie jest. Choć nie rozumiem wtedy, po co twórcy robili drabinę sznurową osobno, która miała stricte właśnie puszczać się w dół. No ale okej, nic nie szkodzi. Co on ma ciekawego? Chyba już byłem, patrzyłem i kapok, i czarnoziem, i w zasadzie no, jeszcze kompost. Sosny, to wszystko mamy, nie mamy kopoku i nie mamy... I czarnoziemu chyba tyle, aż nie potrzebujemy, tak mi się wydaje, więc to sobie na razie odpuszczam. Zerkniemy jeszcze tylko szybko, co nasz kolega kochany ma w ofercie i zaczniemy sobie budować tą platformę. Pokażę wam od razu, jak to zrobić, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, a myślę, że już na pewno wiedzieliście. No i tak, jak wydobędziemy to żelazo, to nie wiem, czy ja będę chciał je od razu przepalać. Na pewno potrzebujemy wtedy obudować też tą platformę i wydobyć cały ten piasek, wszystko co tam jest, tą glinę, kurczę, no trochę jej jest. I co on kupuje? Okej, on kupuje jakieś bransolety, sobie skrzynie, rudy, spękane naczynia, czyli nic w zasadzie, co byśmy mieli. No może coś z tego byśmy byli w stanie kupić, czyli jakieś spodnie kupieckie i bransolety kupca. No i on miedź też sprzedaje, kurczę, miedź byłaby tutaj... No może i pożądana przez nas, tylko za ile on to sprzedaje? 16 kawałków, czyli niecałą sztabkę za 2 zębatki. 5 razy, czyli 80, czyli 400 sztabki za 10 zębatek. To nie jest w sumie chyba zły deal, tak mi się wydaje. Więc może moglibyśmy rzeczywiście na tym skorzystać. Widzę, że ten głód już teraz leci naprawdę fajnie, więc jest spoko. Także dajcie mi chwilkę, ja się jeszcze przejdę szybko do tego handlarza. No dobra, z handlu na razie nie wykonamy nic lepszego niż to, co mamy, więc tak, trzeba będzie wziąć kłody. Wiecie co, weźmiemy może tym razem sosnowe, ta sosna dość szybko rośnie, weźmy jej na razie tyle. I potrzebujemy piłę, niestety ta piła nam się dość mocno zużywa, już jest zresztą na prawie połowie.
Także nieciekawie. No ale dobra, zróbmy to, co trzeba zrobić, czyli masę desek. Wydaje mi się, że tyle może wystarczy. Mam nadzieję, że tak. Zróbmy sobie z tego płyty. Wydaje mi się, że będą potrzebne minimum 3-4 staki na zabudowanie tego całego terenu, który mamy na dole. Choć może nie jest aż tyle konieczne, ale wolę dmuchać na zimne. Dobra, na razie zróbmy tyle. Czekajcie, co ja zrobiłem? Nie tak jak trzeba. Tak, tak, tak i tak. Dobra, świetnie. Resztę desek na razie sobie zostawimy. Może gdzieś w którejś skrzyni. Niech to będzie może i ta skrzynia. W razie gdyby coś się wydarzyło niedobrego, to będę mógł po to za chwilkę wrócić. Lepiej, tak jak mówiłem, już dmuchać na zimne. Dobra, czyli tak, chcemy zbudować platformę pod spodem i dobrze by było, tak myślę, zrobić drabinę powiedzmy tutaj, czyli stawiamy drabinę na pół bloku, teraz klikamy w dół i ona się powinna właśnie w dół stawiać. No i jak widać działa to, działa nawet sprawnie bym powiedział i dobrze będzie postawić teraz tutaj, zejść delikatnie w dół, tu musimy bardzo uważać, ja jestem wyczulony na takie rzeczy jednak. Okej, okay, tyle chyba jeszcze mogę zjechać i teraz spód, czy ja jestem w stanie jakoś tutaj to teraz zabudować, tak żeby sobie tutaj podejść delikatnie. Oj, kurczę, nie tak to miało wyglądać. Okej, okay. Powiedzmy w ten sposób na razie będę robił, żeby było w miarę bezpiecznie, tylko nie chciałbym się o to blokować. O, no i właśnie, teraz się stawia do góry, teraz się postawiło w dół. Czyli to sobie rozwalamy. Nie zaszkodzi to chyba w niczym. Powiem wam, że się boję robić to na wysokości. Mam cały czas wrażenie, że spadnę. No ale może się tak aż źle nie stanie. I teraz tu. Ciach. Tu sobie podejdziemy, to sobie rozwalimy. Tylko potrzebuję tak, toporu. Jak widzicie, rzeczywiście to działa. Także Thorsten, raz jeszcze dziękuję. Myślałem serio, że to jest jakiś bug, ale no kurczę, jak widać, tak to ma działać. Dobra, na ile ja bym to w dół chciał, bo tu bym chciał też zrobić piwniczkę, być może w przyszłości. Także raz i jeszcze raz w dół. O, zrobiło się niestety w górę. Także zabierzmy drabinę. I czy ja jestem w stanie jakby z niej zejść fizycznie? No nie bardzo. Zrobiło się w dół, dobra. Także możemy zjechać jeszcze niżej. I to jest tak. Tu jest półpłytka na poziomie, że tak powiem, 0. Tu jest poziom 1, 2, 3 i ja bym chciał to zrobić 4 i powiedzmy, że 5. O, to będzie wyznacznik tego, gdzie możemy powiedzmy budować, więc będziemy budować właśnie w ten oto sposób. Czyli zabieramy za chwilkę resztę, tylko jeszcze tutaj, aha, to tutaj może tak zrobię, żeby jakoś sensownie tam zejść sobie. Potem najwyżej ten blok rozwalimy. Dobra, czyli od tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że budujemy to dalej, tą platformę. Ciach, chyba zabuduję cały spód. O, sporo tu tego jest, myślałem, że trochę mniej. Także zabuduję powiedzmy odtąd po całości i zrobimy sobie taką dużą platformę pod spodem. Co tutaj zrobimy później, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Na razie czas to zabudować. No dobra, jednak się trochę przeliczyłem, jak chodzi o ilość płytek. Tutaj weszło praktycznie 6 staków. Także jak widzicie, mamy całkiem dużą platformę do zagospodarowania i coś tutaj na pewno powstanie. Będę musiał jeszcze te schody jakoś fajnie zabudować. Ogólnie myślałem, żeby tu sobie zrobić takie jakieś obudowane zejście niżej. Co tam jeszcze będzie, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, wszystko fajnie. Mamy ogarnięte to, co tak naprawdę potrzebne. Czyli zejście niżej i nic nam już tam nie spadnie, więc myślę, że możemy śmiało brać za kilof i wydobyć w końcu to żelazo. No i przy okazji te nieszczęsne skały perydotowe, których, no kurczę, które troszkę nam przeszkadzały, tak szczerze mówiąc, no bo jednak psują mega to, jak tutaj wszystko wygląda. No ale co poradzić. Dobra, wszystko trzeba poprzesuwać. Oj, kurczę, tak samo to. No dobra, nic nie szkodzi. To możemy łatwo przystawić i to w dość szybki sposób. Jak widzicie, wszystko się przydało, nie ma tak, że coś się nie przydało.
Skrzynki chyba lecą w dół, albo i nie lecą, mam nadzieję, że zostają. Już nie pamiętam dokładnie. Także bierzemy się za wykopanie tego. Kilofa chyba powinno wystarczyć. 296 użyć, także raczej na pewno. Zobaczmy jeszcze w... O, teraz fajnie wyskakuje, gdzie mamy punkt do dodania. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Skuteczność leczenia. Healer, zwiadowca, prędkość ruchu zwiększa na drodze, zwiększa prędkość na ścieżkach. Tarcza mięsna, nutyska, dobrze wypoczęty. Dobra, weźmy sobie dobrze wypoczęty, bo i tak chodzimy spać. Także wykopujemy żelazo, ono sobie powinno niżej spadać, także idealnie, tak jak widać. I nic już nie stracimy. I będziemy mieli w sumie całą wyspę tak naprawdę przekopaną, no bo kurczę, tutaj już nic nie zostało z tego, co było. Trochę się nam to rozwinęło, jak widzicie po mapie, no ale uważam, że jest to całkiem powolny, ale fajny też progres, który jednak cieszy. Tak swoją drogą, to czy oglądaliście w poprzednim filmie, czy w ogóle widzieliście, że na społeczności jest dodany link do niepublicznego filmu, na którym właśnie jest cały skyblock z poprzedniego odcinka, ale bez montażu całkowicie. Wrzuciłem czyste po prostu nagranie, które sobie tam powinno być, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany obejrzeniem czegoś takiego, to zapraszam. Możecie zobaczyć, ile tak naprawdę jest też wkładane w montaż, jak to wszystko wygląda, tak wiecie, na sucho, jak ja to nagrywam, bo zazwyczaj nagrywam ciągiem całość, rzadko kiedy mi się zdarza przerywać, ale takie, że tak powiem, dni też się zdarzają, gdzie nagrywam na parę razy, czy w ogóle nagrywam przez parę dni, ale tak ogólnikowo to zazwyczaj jak mam czas, to leci ciągiem jeden materiał, który potem tnę, do którego potem dodaję muzykę ręcznie, do którego gdzieś tam jakieś efekty, gdzieś coś wrzucam, jakieś przejścia itp. itd. No i jest trochę z tym roboty, ale w sumie wam powiem, że montaż jest całkiem przyjemny tego wszystkiego. Na to nie mogę narzekać, to jest całkiem fajna robota. Także jeszcze takie filmy będę wrzucał. Będę wrzucał najprawdopodobniej taki film jeszcze z głównej serii z Vintage'a. No bo tam jest trochę więcej tak naprawdę montażu i cięcia niż wam się wydaje. Często dużo rzeczy pomijam, żebyście nie widzieli, żeby wam też nie psuć odbioru tego całego odcinka, który by trwał normalnie powiedzmy 3 czy tam 4 godziny. A taki pocięty trwa te 30-40 minut. Także takie filmy, tak jak mówiłem, też się pojawią. O, odłupałem w ogóle całą skałę. Także ciekawie. Także no, jeżeli będziecie chcieli sobie zajrzeć, to zapraszam. Dobra, górnictwo, trzeci poziom. Także też sobie tutaj coś damy. I teraz pytanie, co my tu mamy. Zwiększa liczbę otrzymanych rud o 5%. Wydaje mi się, że to będzie najsensowniejsze, że zwiększymy sobie to ponownie. Będziemy wtedy więcej rudy pozyskiwać. No chyba tego też nam wyleci więcej, przynajmniej taką mam nadzieję. Także wykopujemy sobie to. Już sobie pogadałem przy okazji z wami. Jak ktoś nie widział, to może sobie zobaczy taki film, jak to wygląda. Także polecam raz jeszcze, jak mówiłem. No i być może zabudujemy to jakoś sensownie. A co zrobimy z tym dalej? To jeszcze nie wiem. Jeszcze pomyślimy. Dobra, lecimy to zbierać. Ruda żelaza w ogóle wszędzie bardzo bogata tutaj jest. Fajnie, że autor pomyślał. Ogólnie jak czegoś mi będzie brakowało, to wam powiem, że być może czegoś, czego nie da się wyhandlować, a na przykład jest w grze i fajnie by było mieć tu na wyspach, to powiem wam, że takie rzeczy być może będę dodawał jakichś kolejnych handlarzy, czy sam sobie dobuduję wyspę. No myślę, że byłoby to całkiem ciekawe. Dobra, mamy nieco ponad stack. Jeszcze ruda mi wypadła, ale to jest nie wszystko, kurczę, przecież więcej tych skał odłupałem, prawda? A, tu je postawiłem, jejku, ja chyba nie ogarniam, co się dzieje wokół mnie, ale dobra. Jest ok, mamy wszystko wydobyte, trzeba zabudować, że tak powiem, sufit i o, będziemy mieli przy okazji sporo płyt bazaltowych do zabudowań, może nawet tu dookoła polecimy. Kto wie, jak macie jakiś pomysł na to, jak zabudować tą, że tak powiem, klatkę schodową, dajcie znać, może coś fajnego wymyślicie, na co ja bym nie wpadł. A ja tymczasem biorę się za obudowanie tego, tylko odłożę sobie rudę do skrzynki. Być może właśnie tutaj. No dobra, całość super ładnie, pięknie obudowana, tak jak chciałem, także świetnie, super. I będziemy mogli przystępować do kolejnego projektu, a kolejnym projektem będzie spiżarka. Chcę tutaj gdzieś na dole zagospodarować sobie miejsce i zrobić taką spiżarnię. Tylko będę to musiał otoczyć jakoś sensownie kamieniem, więc jeszcze muszę pomyśleć, jak to zrobić. Dobra, fajnie, bo tych płyt już mamy całkiem sporo i wygląda to dobrze.
Także dobra, bierzmy się do roboty. Fajnie by było też te drzewa ściąć, ale nie jest to nic, wiecie, naglącego. Możemy jeszcze zebrać co najwyżej zbiory, bo chyba już... Tak jest, wszystko nam się już zrobiło, więc możemy pozbierać właśnie pasternak u góry. Mam nadzieję, że nic go nam nie zjadło za ten czas, bo kurczę, pojawiały się tu króliki i to nie mało. O, w ogóle rolnictwo, osiągnęliśmy drugi poziom, zobaczmy. Co my tu mamy? Zwiększa wydajność zebranych nasion. Zielony kciuk zwiększa plony i zbieracz zwiększa wydajność zbiorów, trawy, krzewów, trzciny, grzybów o 10%. Kurczę, wiecie co, weźmy sobie może na razie zielony kciuk. Tak. Za każde zebrane plony dostaniemy wtedy więcej, także spoko, nie zaszkodzi to mieć. Dobrze, chyba wszystko. Zerknijmy jeszcze, tak jak mówiłem, na... Dobra, tych nasion mamy już całkiem sporo w ogóle. Zerknijmy, tak jak mówiłem, na pasternak, bo to trzeba ogarnąć. Może te schody też przyniosę, kto wie. On nam w ogóle wyrósł. No jeszcze nie, prawie na 6 poziomie, ale jeszcze nie wyrósł. No dobra, to nic nie szkodzi. Odstawmy na razie to, co mamy. Kapust mamy już, wam powiem, całkiem sporo. Tego lnu też, nie mamy tylko zwierząt, którymi byśmy mogli jakoś coś tu ogarnąć, ale to ryby to będzie priorytet, ale jeszcze nie teraz, być może właśnie na dole sobie zrobimy gdzieś jakiś zbiornik taki, skoro mamy już na tyle platformy. Tam widzę masę królików, powiem wam, że to jest chyba dobry pomysł, żeby je upolować, nawet 3 są z tego co widzę, ale nie zespawnowało, a nie, czekajcie, są lisy, patrzcie, i to dużo lisów, dobra. Polujemy jak leci, byle nas nie ugryzły. Już od tych choler mi się zdarzyło zginąć. Dobra, one jedną atakować. Raz. Dwa. Patrzcie ile tu tego jest. Czyli flora, że tak powiem, zaczęła sobie tutaj żyć z fauną. Także całkiem spoko. Mało tych włóczni trochę mamy. To widzę, że tu nawet pozagryzały trochę. Ale to dobrze. Dobra, popadało wszystko. Patrzcie, ile tu królików jest. Dobra, świetnie. Chyba tu jeszcze jeden gdzieś biegał. A, jest, widzicie? No, przestań się ruszać. Patrzcie, jaki dziad. No, przestań się ruszać. Kurde. Dobra, czekajcie, zróbmy inaczej, żeby on odbiegł. Świetnie, pozbierajmy mięsko. Dobra, to chyba wszystko, aż zrobiło się ciemno. Wyrwy niskie, więc, o właśnie, będą nam się tutaj spawnować koledzy. Także być może na razie chyba tutaj to zabuduję furtką. Byłoby to chyba sensowne. Tylko czekajcie, furtka. Dobra, zróbmy dębową. Nawet dwie. Czyli potrzebujemy patyki. Jak dobrze myślę, potrzebujemy ich 8. Bo chyba furtkę robiło się w ten sposób, tak? Tak, dokładnie. Udało się pierwszy tłuszcz zdobyć. O, no właśnie, a propos tego, że oni sobie tu przejdą. Jak widać, no, dobrze, padaj mi tu, to na razie tutaj wstawiamy furtkę, wybieramy sobie oczywiście latarnię i będziemy sobie mogli oczywiście coś ugotować, jak żeby inaczej, nic nie dał, no szkoda. Także, okej, tu już się, widzę, skończyło mięso, ale idealnie mamy na 3 porcje kolejne. To zgnije, surowa skóra, mała, może sensowne też będzie zrobienie coś z tej skóry, no nie wiem, zobaczymy. Dobra, 4 kapuchy, nawet 3, nie 4, sorki i 3 pasternaki. Tak sobie właśnie ugotujemy posiłek, nie inaczej. I drewno opałowe jest potrzebne. Czy ja mam gdzieś tutaj to drewno, czy ono poleciało w inną skrzynkę? Chyba tutaj, dokładnie tak. A już robimy się całkiem głodni, muszę przyznać. Także idealny moment na to, że to jedzonko się pojawiło. Ojejku, w ogóle to jest trochę przykre, że mówię, że jedzonko się pojawiło w kontekście królików. Dobra, pasternak sobie rośnie, świetnie. Kości chyba gdzieś podkładam, jeszcze nie wiem gdzie. Najprawdopodobniej do którejś z tych skrzynek, dokładnie. Tuż też na razie tu poleci, skóra zgnije, ale to nic nie szkodzi. Ja tej skóry też bardzo jakoś nie potrzebuję, kompost też nie powiem, przyda się. Dobra, skoro mamy to wszystko zrobione, tych drzew naprawdę sporo wyrosło, to czas... Ej, a ty tu skąd? Kolego złoty. Ja ciebie tutaj nie chciałem wcale. Ej, kolejny. Skąd wy się tu wzięliście? A no tak, ja tam furtki nie zrobiłem, oni mogą tu przychodzić. Kurczę, no w sumie.
gdzieś jeszcze jeden jest. Nie wiem, czy nie pod nami. Mam nadzieję, że dadzą coś ciekawego poza tym. No, zębatkę temporalną bym przegarnął. Pozwoliłoby to nam rozszerzyć trochę handel. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną furtkę. Także cztery patyki będą potrzebne. Patyków mamy full, także całkiem spoko. Z tym nie ma w ogóle problemu. Dobra, i to będzie trzeba w przyszłości też rozbudować. Tu jest ogólnie dość ciemno, dlatego te potwory się mogą tutaj spawnować. Ale mam nadzieję, że tak się nie dzieje. Przynajmniej dziać się tak jakoś super nie powinno. Ale dobra, posiłek czy się zrobił? No bo kurczę, ja się robię głodny. I to wam powiem, że już nie są przelewki z tym głodem, a zaraz będzie jeszcze większy głód z racji zimy, więc trzeba będzie gotować więcej. Ale to chyba wszystko ogarniemy. Dobra, zobaczmy, póki to się jeszcze robi, czy ja mam jakieś kamienie na w ogóle zrobienie tej spiżarni. Bo tak, ja mam płyty z bruku bazaltowego, ja mam kamienie. To w sumie tych kamieni trochę mam, tylko nie mam za bardzo gliny. Coś mnie tam rzuca po plecach, ale na razie nie chcę jakoś super odpowiadać, bo oczywiście musi być kamienny. Nie wiem, czy płyty nie wystarczą w zasadzie, jeżeli zrobimy. Trzeba będzie to sprawdzić. Zjedzmy sobie najpierw. Widzę, że pasternak już całkiem ładnie rośnie. O, łód nas już pierwszy raz bił od dawna. Także spoko. Ej, ale dobrze wyglądają te składniki odżywcze, wam powiem. No dobra. Płyty mamy. To tych płyt mamy całkiem sporo, więc spróbujemy chyba z płytami. Zobaczymy, jak to będzie i czy to będzie w ogóle działało. Potrzebuję w tym celu jeszcze drzwi. Drzwi sobie zrobimy dębowe. Myślę, że pomieszczenie 3x3x3 będzie odpowiednie. Tylko wiecie co? Ja się chyba jednak położę, bo te wyrwy troszeczkę mnie wkurzają. Także szybko się drzemniemy. No i w porządku. 7 rano, wypoczęliśmy dobrze, także świetnie. Potworów chyba żadnych być tu nie powinno, przynajmniej tak mi się wydaje. No i okej, gdzie my chcemy tą spiżarkę? Myślę, że chyba dobrym miejscem będzie zrobienie tego tutaj. Na podejście. Może rzeczywiście będzie to miało sens. Tam chyba się pojawiły, ale to nic nie szkodzi. I pytanie, czy my chcemy to zrobić tutaj, czy gdzieś się rozbudować dalej. Ale wydaje mi się, że zrobimy to tutaj na tej platformie. Także zobaczmy w ogóle, czy ja będę w stanie to zrobić tak, jak właśnie chcę zrobić. Czyli powiedzmy, budujemy to w ten sposób. I tu by musiał pójść zapewne pełny blok, jak dobrze myślę. Dokładnie tak. No chyba, żebym to zrobił w sposób, że tak powiem, rzemieślniczy. Czyli trochę skrócił. I może miałoby to sens. Okej, dobra, zróbmy tak. Zróbmy to w ten sposób. Zyskam jakby trochę wizualnie miejsca w środku. Ale nie zyskam nic. Albo w sumie, wiecie co, można by to też... Można by to też i tu kłaść tak naprawdę i też by nie było problemu chyba żadnego, tak mi się wydaje. Wtedy nawet byśmy chyba nie musieli stawiać tego bloku. Takie mam przeczucie, tylko wiecie co, wezmę kill off, bo rozwalanie tych płytek ręcznie to jest po prostu tragedia. Ja mam też nadzieję, że taka forma odcinków, gdzie trochę więcej gadam, a trochę mniej, choć i tak sporo tnę, trochę mniej tnę niż wcześniej i gdzie puszczałem muzyczkę, coś tam robiłem, że taka forma odcinków też wam w jakimś tam stopniu pasuje. Ja mam nadzieję, że takie coś jest okej, ale jeżeli nie, no to ja oczywiście wrócę do starej formy, jeżeli taką też wolicie. Możecie w ogóle dać znać w komentarzu, wypowiedzieć się. Będzie mi bardzo miło. Już wiecie co, jak już robić spiżarkę. Tak, wiem, zmieniam zdanie jak kobieta, czyli cały czas. Tak już sobie myślę, że jak robić spiżarnię, to zróbmy ją już raza porządnie, czyli powiedzmy na te... O, 5 bloków, niech to będzie w ten sposób. I to też rozwalamy, tylko mi proszę nie spadać w dół jakimś głupim sposobem. Dobra, świetnie. I tutaj, żeby nie stracić, musimy to postawić, kurczę, nie tu, tylko z drugiej strony dostawiać. Dobra, świetnie. I mam nadzieję, że tu blok nie będzie żaden potrzebny, bo jeżeli będzie, to jakoś to ogarniemy, ale wolałbym jednak, żeby tak się nie działo. Czyli w ten oto sposób. Do góry. Tutaj chyba też w drugą stronę musimy to budować. Jak dobrze myślę.
No dobra. Powiedzmy, że skończone. Mod wykrywa mi to w ogóle pomieszczenie jako szklarnia, ale zaraz sobie zobaczymy. 0,58, 0,39. Także być może właśnie tam będą lepsze statystyki. Zobaczymy za chwilkę. Na chwilę obecną takie coś. No myślę, że to wystarczy. Może w przyszłości to jakoś podrasuje. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie stawiamy to tutaj. I wygląda to lepiej. Chyba. Tylko podejrzewam, że te bloki też trzeba będzie, znaczy te bloki też trzeba będzie zabudować. No ale to być może zrobimy, przedłutujemy nawet, jak będziemy mieć dłuto. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze co z tym i jak. Tutaj musiałem te deski wywalić niestety. No, poszły na stratę, ale mówi się trudno. Dobra, na razie niech to będzie w taki sposób. Skoro mi to wykrywa jako szklarnię, no to co ja mogę na to poradzić więcej? Znaczy mod tak wykrywa, a gra to już inna bajka. No bo gra to gra. Ale tutaj szklarnia działa, to najważniejsze. Dobra, tej trawy. Tą trawę oczywiście będę niszczył. Mamy zbudowaną spiżarkę. Czy ona działa, to jeszcze nie wiem. To się oczywiście okaże wszystko. Ja znowu jestem głodny. Dobrze będzie chyba trochę owoców podgotować też. Tylko ja nie mam drugiego garnka. To jest troszkę słabe, ale... Ale możemy w takim razie zrobić sobie... No właśnie. Możemy, tylko teraz spiżarnia jest niżej, więc jakąś kuchnię tutaj będziemy musieli zbudować. Przy okazji. Zróbmy sobie taką dość sporą porcję owsianki. No, niestety piec chlebowy jeszcze nas nie stać, ale niedługo już będzie nas stać. Wierzę w to. Także kuchnię tam będzie trzeba przenieść, jakąś wypalarnię sobie na dole myślę też zrobimy. To są takie, wiecie, dalekosiężne projekty, ale według mnie do zrealizowania jak najbardziej. Weźmy sobie trochę drzewa i też drzewo trzeba będzie iść ściąć. Także tylko z tego sobie zrobimy drewno opałowe, jego będzie trochę więcej. Dokładnie tak, pochodnia. Dajmy tu 4 kłody, myślę, że to wystarczy bez problemu, żeby zrobić taką porządną owsiankę. Gdyby coś mi się tu zapaliło teraz, to bym się chyba popłakał naprawdę. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. No i okej, tutaj to drzewo na razie sobie wstawimy. Dobra, ja muszę iść pościnać to, co jest tutaj. I zobaczymy, co dalej. Dobrze, drzewa pościnane, także zapas, że tak powiem, uzupełniony. Możemy sobie wszystko podkładać. Jak widzicie, jest tego tyle. Nie ścinałem jeszcze tamtego jednego drzewka, ale to na spokojnie. Jeszcze zrobimy. Zrobię sobie to już poza nagraniem, tak myślę. Sosna. I okej. Będziemy potrzebowali kolejnej platformy, jak sobie tak pomyślałem. Bo skoro nie potrzebujemy drabin sznurowych, to w takim razie możemy te pałki wykorzystać w sposób inny. Zróbmy sobie pułapki na ryby, ale żeby to zrobić, potrzebujemy platformy z wodą. Bardzo mocno by nam się taka przydała. Chyba nic nie ma, ale dobra, nieważne. Zjedzmy sobie jedzonko, zbierzmy ten pasternak, który tutaj rośnie i zasadzimy go sobie już w... Temperatury są już dość chłodne, także zasadzimy go sobie w szklarni. Mamy akurat na tyle nasion, żeby to zrobić. Więc bez problemu będziemy w stanie obsadzić całość. Oprócz tego oczywiście kapusta i len, którego jakoś tam mega dużo nie wejdzie, ale to zawsze coś. Potwory trochę nam będą przeszkadzały prawdopodobnie wejście tutaj. A, nawet one się tutaj pojawiły. Kurczę, będzie to trzeba jakoś... Będzie coś trzeba z tym zrobić. Bo to tak być nie może. On powinien paść. Tak samo będzie i z tym. Proszę mnie nie bić, dziękuję bardzo. Włócznia jest tutaj. Zobaczmy tylko, czy coś dali. Także tutaj jakaś pochodnia w środku się prawdopodobnie przyda. Być może coś tutaj zainwestujemy. Zobaczymy. Okej, dobra. To mięso też trzeba będzie zjeść za niedługo. No z tym mamy to wszystko całkiem spoko. Dobra, patrzcie, po 8 lat to już... Może zwiększyłem psucie się jedzenia. Dwukrotnie. Ale jak widać, dalej jest to całkiem sporo, szczególnie w spiżarce. Dobrze, pozasadzajmy
Znowu coś. I tu znowu coś na dole. Pozasadzajmy sobie wszystkie, tak. To wymaga P, to N, to K, czyli tak, P. Tutaj jeszcze nie wyjałowiliśmy z P, więc tutaj sadzimy. Jak wygląda sytuacja tutaj? Tutaj P i K może sobie rosnąć, więc skoro P i K, to możemy tutaj oprzeć len. A wszystko wydaje mi się, że powinno sobie poradzić przed zimą. Jak nie, to mówi się trudno. I kapucha. Kapucha może polecieć tu po całości. I zostanie nam 5, także dobra, oprzyjmy tak, te 3 zostawimy na później. Będziemy sobie tym śmiało rotować. Okej, w porządku. Skoro to wszystko mamy zrobione, to czas na budowę kolejnej platformy. Znowu nam się zrobiła niestety noc. I kolejną platformę, którą sobie zbudujemy, kurczę, tylko tego już za dużo. Kolejną platformę, którą zbudujemy, stwierdzam, naprzeciwko tego. Ale tym razem zbudujemy ją z płyt sosnowych. Także wykorzystamy wszystkie te deski, które mamy, a przy okazji trzeba będzie ich ogarnąć trochę więcej. A może nie aż tyle. Myślę, że może z 2 staki tutaj spokojnie wystarczą, a jeżeli nie, no to się wrócę. I z tą wyspą zrobimy trochę inaczej. Obrzeża zrobimy tak jak tutaj, ale z każdym kolejnym będziemy już iść niżej. Tylko musimy sobie wyznaczyć środek. To zresztą za chwilę zrobimy i już wam to będę pokazywał, jak to będzie działało, ale to za moment. Dobra, potrzebuję piły. Potrzebuję piły i będę się zabierał do roboty i tam sobie zrobimy wodę po całości i będziemy sobie tam łapali ryby. Także lecimy z tym. No i dobra, po długich bolączkach platforma zrobiona, wygląda to tak. Mam tutaj taki nawet mały pomostek. Tutaj leci woda oczywiście umyślnie, żeby nie było, że to nie jest pożądany efekt. Choć mogłem zrobić rzeczywiście na blokach pełnych, a nie na pół płytkach, to może by to było lepiej. No trochę to pływa wszystko w środku, ale myślę, że efekt jest zadowalający. I dopóki nie będzie mnie wkurzała ta spadająca woda, to do tej pory tak sobie to może być. Dobra, odłóżmy lód, którego już nie potrzebuję. Tak samo deski podstawiamy i zrobimy sobie te sidła na ryby, bo to będzie nam oczywiście potrzebne. Tylko w związku z tym będę potrzebował wodę, w sumie wiaderko mogę już odstawić. Swoją drogą królik i lis mi się tutaj zespawnował na tej wysepce centralnie, także w sumie nie wiem, od czego to jest zależne, ale jak widać jest. Dobra, zrobiło mi się również jedzonko, lekki gulasz z kawałków mięsa tego dzikiego, które można oczywiście pociąć nożem, także też spoko. No jak widzicie, te składniki wyglądają wręcz świetnie. Mieliśmy też leśnictwa, kolejny poziom i tutaj mam tak naprawdę dylemat, co zrobić. Farmer żywicy, więcej drabin, drywal, wydajność drewna z wycinki drzew. No to by było dobre, ale dobra by też była szkółka, żeby te drzewa szybciej rosły, więc idźmy po prostu w szkółkę drzew. Bo czemu by nie? Widzę, że klony nam powyrastały, trzeba będzie je pozbierać. Ale zanim to zrobimy, sidła. Czyli tak, potrzebujemy pałek do tego. Pałek, które ostatnio ogarnęliśmy i mamy ich 17. Czy to mi na jakiekolwiek sidła wystarczy? Zaraz zobaczymy. Co tutaj trzeba było z tych pałek zrobić? Chyba powróz. I z powrozu robiło się pułapki. Dokładnie tak. Pułapki wymagają 4 powrozu. Czyli 3 pałki, tak? 3 pałki, czy 3 pałki? I 4 powrozu na jedną. No dobra, czyli raz, 2, 3, 4. Okej. I z tego teraz zrobimy pułapkę na ryby. I będziemy mieli pasywny, że tak powiem, przychód ryb. Przynajmniej powinniśmy mieć, bo te pułapki rzekomo działają do głębokości 2. Więc trzeba je gdzieś tu położyć i mam nadzieję, że one się będą łapały. No, no przynajmniej tak to powinno działać. Wedle tego, co jest napisane. Tylko teraz tak, jakbym ja to chciał i gdzie położyć? Myślę, że gdzieś
Tutaj chyba byłoby spoko. Tylko tu powinna być odpowiednia głębokość, tylko oj, może nie w tą stronę. A bardziej... Umieśćmy to tutaj. O, ciach. Otwartą wodą dookoła. No, wydaje mi się, że otwarta woda dookoła tutaj jest. Przynajmniej być powinna. Więc coś się tu złapać powinno. Jejku, tu jest naprawdę głośno przez tą wodę. Także wybaczcie. No i mamy takie dwie platformy. Wydaje mi się, że wygląda to całkiem ładnie, jak sobie na to zerkniemy. A zerkniemy za momencik. I resztę pałek będziemy już... No ogólnie pałki, które wyrosną, a wyrośnie ich dwa razy tyle co teraz, no to połowę znowu pójdzie na zrobienie kolejnych nasion, a połowa poleci na no zużycie, czyli albo zrobimy kolejną pułapkę, być może właśnie pułapkę kolejną, zające, super dużo ich jest, albo właśnie na ul. Zobaczę jeszcze, muszę to głęboko sobie przemyśleć, co i jak będę chciał zrobić. Zbierajmy te liście tak swoją drogą. No dobra, tutaj mamy sporo rzeczy ogarniętych, zrobionych, także ja jestem zadowolony. Drzew na razie ścinał nie będę, zrobię to poza nagraniem, żeby sobie je na spokojnie zebrać. Nie będę was tym zamęczał. Drzewa na razie cały czas się ukorzeniają, więc za wiele tutaj nie zrobimy. Pałki rosną. Ile to potrzebuje czasu? 6, 4, 5, 3 dni, czyli już niedługo. I może jeszcze nam dojrzeją krzaki porzeczek, czyli te owocowe. Dzięki temu byśmy mogli mieć kolejne... Być może nasiona właśnie. Nasza szklarnia widzę, że powolutku sobie rośnie, także spoko. No i co do handlu, mam na razie jedną zębatkę, więc trzeba będzie pomyśleć, co możemy i w jaki sposób przehandlować. Na razie za dużego, że tak powiem, wyboru nie mamy. No i oczywiście trzeba się będzie zająć żelazem. Także to jak najbardziej jest w naszym zasięgu i wkrótce to zrobimy. Ubijemy sobie jeszcze tylko te zające. Czy tam króliki, jak zwał, tak zwał. Prawie, że to samo. Mamy tutaj też lisy, o, jeden nawet zjedzony i widzę, że powyrastało nam tutaj już całkiem sporo rzeczy, więc spoko, auć. Pamiętam, jak mnie lisek arktyczny zabił na serii arktycznej, bo nie mogłem w niego z niewiadomych przyczyn rzucić. Dobrze by było zabić te lisy, wszystkie. No, chodź tu. Ła, ła, no co? Wtedy? To w ogóle pamięta ktoś tą serię jeszcze? Gdzieś ze streamów czy nie? Bo ja wam powiem, że bardzo dobrze ten moment zapamiętałem sobie. Od tamtej pory dość tak uważnie podchodzę. Patrzcie, ile one tutaj tych królików powybijały. Wydaje mi się, że całkiem spora ilość. Dobra, popadajcie. Na razie żadne zwierzątko się tu nie zrespiły, ale dostałem od Torstena właśnie wiadomość. Gdzie te zwierzątka głównie się respią i mam tutaj na myśli byki na przykład choćby, czyli zapewne chodziło mu o jelenie, chyba że byki, że o owce wielkorogie, no nie wiem, zobaczymy o co tam dokładnie Torstenowi chodziło, ale dostałem koordynaty, gdzie to się respi, także będziemy sobie w następnym odcinku budowali platformę z drewna w ogóle i na drewnie jak najbardziej te rzeki mogą się spawnować, także całkiem spoko. Więc będziemy sobie to wykorzystywać i powiem wam, że być może tą naszą główną platformę też będę zaokrąglał, bo wydaje mi się to spoko, jak tak jest okrągłe, a tak jak mamy takie kwadratowe, to jakoś mi się to mega nie podoba, no ale czasami jest to spoko. Ogólnie, dobra, rozwaliliśmy kolejny nóż, nic nie szkodzi, ja sobie tu przyjdę, to zaraz pozbieram. Jak widzicie, trochę kości już jest, troszkę mamy już też mięsa, skór. Z tymi skórami za wiele na razie nie zrobimy, niestety, no bo nie mamy tłuszczu, a żeby mieć tłuszcz, to trzeba mieć lisy w dobrej jakości. Dobra, co tu się złapało? Jeszcze nic, ale pewnie coś się wkrótce złapie. Moglibyśmy też umieścić tą naszą pułapkę z haczykiem, w sumie by to nie było głupie, może coś się złapie. Gdzieś tutaj to mieliśmy, tak jest, i dwa patyki, a mamy nawet robaka, więc możemy robaka podłożyć. I to wymagało, jak dobrze pamiętam, głębokości dwóch. No to tutaj gdzieś takowa być powinna. Powiedzmy, że o, może nie tak, tylko... Kurczę, jak to się robiło? Aha, musiałem go chyba nastrugać, czyli potrzebuję krzemienia, czyli nóż. No dobra, zróbmy to jeszcze, postawmy to właśnie w stronę wody. W sumie to moglibyśmy jeszcze jeden zrobić, jak sobie
teraz pomyślałem, z tych pałek, które mamy, dokładnie tak. I dzięki temu biorę jeszcze jednego robaka, jeszcze jeden haczyk będzie potrzebny. I gdzieś te kamienie tutaj miałem, kamienie bazaltowe. I właśnie, haczyk na ryby. Aha, jego się w taki sposób robi. Ja nie mam gdzieś tych haczyków jeszcze? No chyba nie, chyba niestety je gdzieś wywaliłem, ale to nic nie szkodzi. Weźmy sobie, zróbmy z powrotem te haczyki i zróbmy sobie jeszcze nóż. Ale nóż już zrobimy z krzemienia. Będę się musiał niedługo też za jakieś przesiewanie wziąć. Bo wydaje mi się, że... nie dość, że trzeba przesiać jakieś rzeczy na handel, to wypadałoby przesiać jakieś minerały, być może na jakąś sztabkę miedzi, bo podejrzewam, że w najbliższym czasie może nam tego brakować. Węgiel też będę musiał oczywiście zrobić. Także to wszystko, jak widzicie, jest roboty cały czas. To nie jest tak, że nie ma. Granie tutaj solo powoli, powoli robi się trudne, bo wymaga sporo grindu. Ale wiecie, od czego ja jestem, jak to się mówi, nie? Także będę się starał jak najwięcej tego robić, ale też oczywiście trochę poza nagraniem porobię. Dobra, jeden kołek chyba by w zasadzie wystarczył, bo możemy go zrobić tak, że on będzie na dwa i wtedy cztery powrozy. Dobra, możemy tak zrobić. Chociaż z drugiej strony to fajnie by było mieć tutaj takie rozwidlenia dwa. I myślę, że to też nie byłoby głupie. Weźmy sobie kawałek deski. Kawałek, czyli dwa dokładnie. Dwie sztuki. Kawałek deski, jak to w ogóle brzmi. Całkiem ciekawy. Okej. I zrobimy to w sposób taki, że tutaj sobie to rozwidlimy na boki. Wsadzimy kołek. Potrzebujesz bardziej odpowiedniego podłoża? Czyli jakiego? Aha. Zapewne ziemi. No dobra, to jestem w stanie to zorganizować w sumie, chyba. Bo zgaduję, że kołek się w deskę nie może wbić. Albo żwir, tylko że żwir poleci, kurczę, czyli ziemię potrzebuję. Mam nadzieję, że jakąś ziemię mam. To jeżeli nie, trochę słabo. Czekajcie, te płyty weźmy w ogóle, zróbmy, o, standardowy schemat. Mięso jeszcze odłożę szybko, kurczę, sorki, że tak tyle rzeczy naraz robię, ale wiecie. No... muszę to ogarnąć teraz, bo później nie da rady. To się robi. Chyba te skóry będę musiał stąd zabrać. I w sumie może zjemy sobie to. Zobaczymy. Ten pasternak, czemu by nie? Tych haczyków też mam już 5, więc trochę za dużo, no ale okej. Powrozy może później będę mógł zrobić. Dobrze, czyli potrzebuję ziemi. A ziemię mogę ogarnąć... no w zasadzie to chyba jedynie stąd. Może nie będzie to głupie, żeby ją... ją sobie stąd zabrać. Nie wiem, co jest tutaj. Chyba tutaj nic nie było pod spodem. Dokładnie tak. Były jedynie narzędzia, które możemy sobie położyć w innym miejscu. I to były motyki jakieś. O, i wyrosły nam... dobra, spoko. Czyli jesteśmy w stanie zebrać jeszcze jeden krzaczek. I tamte pewnie zaraz też dojrzeją. Mam kawałek ziemi, ale to jest mało. Potrzebowałbym jeszcze jeden. Skąd mogę zabrać? No w zasadzie to chyba stąd, jak tak pomyślę. Także zabierzmy. Mam nadzieję, że nie poleci mi... no właśnie tam. Właśnie tego nie chciałem. Po prostu... szczęście, nie wiem. Moje szczęście to jest poziom ekspert, prawda? Dobra, posadźmy sobie tego kwiatka. Nie wiem, gdzieś tutaj. Niech on sobie rośnie zamiast tej trawy. I chyba ziemia jest odpowiednim materiałem do wbicia kołków, tak jest. I z tego możemy sobie zrobić tak i potem nawet na trzy strony to pociągnąć. Powinno działać. Także haczyk, robaczek, odżywnica. Znaczy, tak, ty do mnie tutaj. Może bez shifta, dokładnie tak, działa. Haczyk i ciach, dobra. I liczymy, że coś tutaj się złapie i że to w ogóle będzie działać, że jest tutaj odpowiednia... że gra rozumie, że tam jakby są dwa bloki w dół. Mam przynajmniej taką nadzieję. A jeżeli nie, no to trudno, będę musiał tą wysepkę jakoś poprawić. Może ją jakoś bardziej rozbudować w dół na pełnych blokach. No zobaczymy, bo zrobiłem na półpłytkach, to też nie jest do końca za dobrze. No i wymagało to trochę roboty, no ale... czego ja nie zrobię dla was, prawda? Dobra, zjedzmy sobie piękny nasz pasternak, który... sami wyhodowaliśmy, sam nam urósł.
I myślę, że tutaj ten odcinek będziemy kończyć. Troszkę zrobiliśmy, może nie jakoś super dużo, ale zawsze to jakiś progres do przodu. Co do domku, dalej jeszcze myślę, zastanawiam się. Mamy jeszcze całe piętro niżej do zagospodarowania i napiszcie mi, jak uważacie, jak powinienem zabudować tą klatkę, czy w ogóle zabudować, w jaki sposób, co i jak. No i zajmiemy się też prawdopodobnie żelazem w następnym odcinku. Także co wam mogę powiedzieć? Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki, górę, subskrypcji, komentarza. No i trzymajcie się do następnego odcinka i hej!